Cześć, witajcie, ja jestem Michał. Dzisiaj pogram sobie w Roblox Hilton Hotels, więc zaczynajmy. Ale najpierw takie ogłoszonka wstępne. Ostatnio kupiłem sobie Robloxy i zostało mi 325, a ten haker znowu się włamał i ukradł mnie, w sensie nie ukradł, tylko kupił zupełnie niepotrzebną mi koszulkę. I uważa się, że moje konto to jego konto, ale teraz zrobiłem kilka myków pyków, bo zmieniłem hasło, zabezpieczyłem komputer i on nie może się łączyć z moim kontem w Roblox, swoim komputerem i urządzeniami powiązanymi. No i ta koszulka to ja Adidas coś tam jakieś, no ale... On kupił najdroższą koszulkę chyba w grze. No na pewno nie najdroższą, ale bardzo drogą. Ale wolę o tą koszulkę. Dobrze, więc bez zbędnych opóźnień zaczynajmy. Więc tak, Hilton Hotel to gra, w której jesteśmy takimi gośćmi i jesteśmy w hotelu. Możemy też pracować i mieć różne fajne rzeczy. A w tej grze to ja mam tak Game Passy Fastlane, Sarway, czy jak to tam się nazywało, czyli o takie coś, na którym teraz jestem. I pokój dla VIP-ów, Suite Room, czyli apartament. No ale dobra, teraz zarejestrujmy się. Bo te Fastlane to polega na tym, że jak nie ma recepcjonisty, to możemy sobie szybko wejść w Fastlane'a. O, tutaj są takie dwie skrzyneczki. No i możemy sobie nawet samodzielnie wybrać pokój. Tutaj jest do wyboru tylko 500 w suicie, więc dobrze. Teraz pokażę wam pokój. Jaki jest taki numerek, to idzie się na te pięterko. Tutaj na piątkę. No i proszę, tutaj mam taki oddzielny korytarzyk, bo to w sumie dla VIP-ów. I tu jest taki stoliczek. Dobra, wchodzimy. Dobrze, to jest pokój dla VIP-ów. I może w tym odcinku, ale może pokażę wam też normalny pokój, ale ja wolę ten, bo w tym normalnym też są takie ubranka. Na przykład to jest moje ulubione ubranko, ale bardziej mi się podoba te moje normalne. Mamy sobie tutaj biurko z komputerem, właśnie jest takim fajnym laptopem. Tutaj mamy sobie stół z ładnymi krzesłami. Tutaj mamy telewizor i na tej kanapie, i w tym typu nie ma kanapy, a przynajmniej na takiej narożnej, ale na tej narożnej można tak się położyć fajnie. Tutaj mamy łóżko. Łazienka jest o wiele lepsza, bo na przykład mam prysznic bardziej ładny i wannę i bardziej jest to zadbane. I tutaj mamy stołeczek. Dobrze, i w tym ten pokój jest ogólnie dużo większy i ma jeszcze oprócz tego bardzo ładny balkon, który prezentuje się tak. Tam na dole jest basen i tutaj mam 7 czy tam 6 ekskluzywnych pokoi, a te normalne są w tej mojej ekskluzywnej części. Dobrze. O, ten coś się nazywa Segway. Tutaj możemy sobie zamówić kolę, kawę albo herbatę. A w tamtej lodóweczce za 6 robuxów można coś i wiem, że za darmo jest kola. Dobrze. Teraz sobie wyjdziemy stąd. I pokażę wam hotel, jak wygląda. Dobrze, chodźmy na jedynkę. Tutaj mamy takie lustro, tutaj się wchodzi do wind, do różnych pokoi. Tutaj mamy takie coś, co można sobie szybko wziąć kartę do pokoju. Tutaj jest wejście, tutaj różne są, na przykład jak ktoś sobie coś weźmie w barze i tutaj chce zjeść. Tutaj mamy automat do napojów, który działa w sposób następujący. Bierzemy sobie pustą szklankę.
Nakładamy sobie rzecz. Ja wezmę to piwo. Naciskamy. Ej, ja w tym mam Sprite'a. No dobra, wezmę jeszcze raz tutaj. I klikamy na to. Czemu mi się Sprite tu robi? On się chyba automatycznie robi. Albo wiem, jak dłużej trzymamy. No to tak się to robi. Dobra. Tutaj w barze mamy sobie wybory. Jak jest barzysta, to wtedy można sobie coś zamówić. A tutaj jest recepcja. Można poprosić, żeby posprzątali ci pokój odkurzaczem. A żeby w ogóle mieć jakiś zawód, to trzeba najpierw, bo jak wchodzimy sobie tutaj do grupy, to wezmę sobie hit potem. To wtedy, zaraz wam pokażę. Wchodzimy do grupy. Jak chcemy kimś być, to najpierw trzeba dołączyć do tej grupy. Dołącza się tutaj, ale ja już jestem dołączony. No i wchodzimy najpierw, jeżeli chcemy kimś być, a jeżeli chcemy mieć admina, to wchodzimy sobie tutaj. Tylko to trudne bardzo, więc ja nie chcę mieć admina. I tutaj się robi przesłuchanie przez admina wszystkich serwerów. Jest wybierany admin i on tutaj robi ci przesłuchanie, czy się nadajesz. Następnie, jak masz minimalnie rangę trzecią, to przechodzi się do treningów i o godzinie tak na polski czas, gdzieś tak o 18:30 jest trening, gdzie przychodzi admin serwera i on i tam robi się trening na barmena. Ale ja powiem tylko pracę, które znam. Barmen, recepcjonista lub ochrona. Ochrona ma darmowego Segwaya. No, ale on jest taki trochę słabszy. No, więc tak się zdobywa pracę. A teraz przejdźmy do pokazania hotelu. Dobrze, od tego na czym skończyliśmy. Tylko ja nie mam pokojów dla VIP-ów. Ale to nic. Tutaj też mamy sobie siedzenia, gdzie można coś zjeść. A tutaj się bierze jedzenie, tylko ja schowam tutaj sprajty i pustą szklankę. A tutaj bierzemy sobie jedzenie, na przykład hamburger z frytkami, jabłka i hot dogi nadgryzione. Nie, one nie są nadgryzione. Ciasteczka, jajka sadzone z bekonem, słodycze, ser i kurczak. A tutaj mam takie talerze, które się nie da wziąć i tutaj tych rzeczy się nie da brać. Dobrze, na początek weźmiemy sobie tego hamburgera z frytkami. I zjemy go sobie tutaj przy stole. Dobra. No. I go też sobie schowam, bo nam się w tej chwili nie przyda. Okej. Tutaj są różne cosie, gdzie się donatuje robuxy temu komuś, kto stworzył tą grę i adminom. Tutaj mamy kasyno i tam są gry i tym podobne. I się dokupuje za 50 robuxów. A pokój dla VIP-ów, który jest tutaj, też dokupujemy za 50 robuxów, ale to niepotrzebne. Tutaj mamy pokój fitnessu, gdzie mamy sobie bieżnię, możemy level tutaj zmieniać, wezmę sobie na najmniejszy. Dobra, wezmę na 0. Na 1. 2. Wezmę trochę szybciej. Na 6. No. Teraz ciekawe, jak jest maksymalny. Chyba 15. No tak. Dobrze. Tutaj też mamy sobie bieżnię. Tutaj mamy do podnoszenia ciężarów. Jak widzimy, nasz awatar podnosi ciężkie rzeczy. Tutaj mamy rowerki. Nogi mi odpadły, jakby co. I telewizor.
wzór, żeby tak przyjemniej się ćwiczyło. A tutaj się robi wygibance i tańce, na przykład. Chwilka. No właśnie, tu się robi wygibance i tym podobne. Tutaj możemy kupić sobie ubrania za robuxy, które mamy w naszym ekwipunku, w awatarze. I teraz pokażę wam spa i saunę. Tutaj mamy spa i mamy sobie kupę na buzi. O taką. I twarz nam się zmienia na taką uśmiechniętą, zwyczajną. Tutaj sobie mamy takie coś na nogi, ale od razu sobie zmienię na kostium kąpielowy. No. Tutaj jest tak ekskluzywny spa. A tutaj z kolei jest sauna. Dobra, już zmienimy ubranie. I teraz pokażę wam basen, który jest tutaj. No, możemy się tu położyć, tylko na razie się jeszcze nie załadowało. A tutaj się pływa tak fajnie. To jest bardzo fajną rzeczą. Dobrze, i możemy też sobie kupić takie koło podwójne i pojedyncze. A tutaj się bierze ręcznik, jak się wykąpało. W łazience też możemy go brać i myć ręce i w ogóle takie rzeczy. I to jest bardzo fajne w tej grze, że jest to takie realistyczne. Dobrze, a na koniec może pokażę wam ten słaby pokój. Dobra. Wchodzimy tutaj i bierzemy sobie woli jest 203. O, nie mogę go wziąć, bo mam już kartę. Ale mogę zrobić reset charakter. I teraz go sobie weźmiemy. Tylko wyłączę muzykę. No. Dobra. I na koniec pojeździmy sobie tym Segwayem bardziej. Dobra, teraz wam pokażę ten słaby pokój. W słabym pokoju mamy sobie... wchodzimy na dwójkę. I tutaj mamy pokój 202, a tutaj 203. Jak widać, są o wiele, wiele mniejsze. Tak, ciasne. Łazienka jest trochę brzydka. Mała. Tutaj mamy sobie do zmiany ubrań, tutaj mamy to coś, tutaj beczka i w ogóle. I nie mamy kanapy, mamy tylko zwykły, zwyczajny fotel. A w tamtym pokoju mamy dwie rzeczy. I tutaj mamy książkę, nie laptop. Możemy sobie rozsłonić rolety. I do porównania dajemy pokój dla VIP-ów. To sobie zrobimy reset charakteru. Okej. Dobra. Tylko tutaj jest muzyka dla muzycznych gości, a ja nie jestem zbyt muzyczny. Dobrze. To bierzemy sobie dla VIP-ów. Najpierw przechodzimy tędy, żeby wziąć. I może teraz poprosimy o taką Drive in Suite 700. Dobra, ciekawe czy ona da. Chyba nie da, więc wezmę sobie sam. No i jeszcze raz wam go pokażę, tylko teraz weźmiemy sobie najwyższy, tam jest bardzo fajnie. Na 7. Tutaj mamy sobie do zmienia ubranie. To jest zresztą bardzo ładnie. Mamy laptop, eleganckie biurko, tutaj mamy stół sobie. O wiele większa przestrzeń. Tutaj mam telewizor, gdzie możemy zmieniać kanał, ale tam też możemy. To jest bardzo fajne. Tutaj można się nawet położyć i fajnie sobie usiąść ładnie, tak jak mały dzieciak. Tutaj się położyć. Tutaj mamy łóżko z takim wałkiem, który tak ekskluzywnie się z nim śpi niby.
tutaj mamy widok na cały basen. No więc tutaj zrobimy screenshota. Dobrze, screenshot gotowy. Więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawiajcie łapki w górę. Zrobię jeszcze na wszelki wypadek drugiego screenshota. O, już jest. Ok, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Zostawiajcie łapki w górę i cześć!